Szczęść Boże, coś wam powiem. Jezus wprawdzie wzywał do wiary i nawrócenia, ale nikogo do tego nie zmuszał. Tak wyczytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Bo zaproszenie do spotkania nie jest zobowiązaniem do wchodzenia w coś, czego nie znam. A na przykładzie dzisiejszej Ewangelii, jeśli zaproszenie skierowane jest do człowieka, którego wszyscy nienawidzą z powodu pracy, jaką wykonuje, tym bardziej wydaje się podejrzane. Za tym zaproszeniem przychodzi nadzieja, że można się jednak wyrwać z największego bagna, jeśli znajdzie się ktoś, kto poda mi rękę. Nasza tendencja do krytykowania i potępiania nie ma żadnych granic. Jezusowi też ludzie zarzucali, że spoufala się z celnikami i grzesznikami, a nawet zasiada z nimi do stołu, by jeść i pić. Czyż stół jednak nie jednoczy? Lewi, znany jako Mateusz, czyż nie robi wszystkiego, by poznać sens działania Jezusa? Czy swoim natychmiastowym wyruszeniem za Jezusem nie idzie również o krok dalej? On wie, że jest przegrany w oczach ludzi. I doskonale zdaje sobie sprawę, że takich jak on jest znacznie więcej. Zapraszając sobie podobnych, pokazuje Jezusowi: my wszyscy potrzebujemy uzdrowienia, oczyszczenia. Nasze widzimisię nie robi na Bogu żadnego wrażenia, bo my nic o ludziach nie wiemy oprócz tego, co dowiemy się z plotek i z własnej obserwacji. Jest to jednak tylko wierzchołek góry. Dzieląc ludzi na dobrych i złych, wydajemy sąd. Jednym wróżymy dobre życie, innych potępiamy. Papież Benedykt XVI napisał: ten, kto pozornie znajduje się najdalej od świętości, może nagle stać się świadkiem przygarnięcia przez Boże miłosierdzie i lśnić cudownymi jego owocami. Nic tu po naszych opiniach. Warto może jednak poczytać życiorysy świętych, którzy byli ostatnimi do takiego tytułu. Ich życie było dalekie od porządnego, a co dopiero odstawianie ich za wzór. Właśnie dziś widzimy, że jesteśmy gotowi poprawiać nawet samego Boga, bo nie postępuje tak jak my. Sprawiedliwy w swoim postępowaniu będzie unikał błędów i tego, co przynosi mu szkodę duchową. Grzesznik jest tak zatracony, że nie widzi samodzielnie ratunku z sytuacji, w jaką się wplątał. Tylko ktoś stojący obok może mu pomóc. Lecz nam ciężko jest podjąć się tego zadania. Boimy się, że się pobrudzimy. Chcemy zachować sterylność. Ale naszym najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości. Miłuj Boga ze wszystkich swych sił, myśli i całej duszy, a bliźniego swego jak siebie samego. Tylko ono często nie działa, bo wobec siebie nie jesteśmy tacy krytyczni. Wobec swoich zachowań nie jesteśmy tacy radykalni. Usprawiedliwiamy się, że dopadła nas jakaś słabość. Tylko istnieje ryzyko, że my też możemy upaść bardzo, bo pewność siebie może nas zgubić. Z wszelkimi dolegliwościami, z którymi nie potrafimy sobie poradzić za pomocą doktora Google i leków z cudownych reklam, szukamy wizyty u lekarza. Z fałszywym obrazem miłości, poczuciem sprawiedliwości, moralnym wywyższaniem się, albo z poniżaniem, gdy nie uznajemy się godnymi zbliżenia się do źródła wiary, powinniśmy również udać się do lekarza. Bez kolejek, bez odległych terminów, bez płacenia łapówek. Ten lekarz ma takie hasło: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.